Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. Nieczęsto nagrywam o UFC, zazwyczaj tylko wtedy, kiedy walczy Polak czy Polka, ale jednak teraz w sobotę do oktagonu powraca Anderson Silva, czyli ikona tego sportu, zawodnik, który przez wiele lat był niepokonany i nie tylko wygrywał walki, ale co ważne, to w jaki sposób wygrywał, no po prostu był nie do prześcignięcia i chyba nawet do dziś nikt nie pobił jego rekordu obron pasa, chyba tylko Demetrius Johnson do tego rekordu dorównał. Ale mogę się tutaj mylić. Silva był i myślę, że nadal jest zawodnikiem, który jest w stanie skończyć walkę w każdej chwili, tak jak to było w walce z Chelsem Sonnenem. Walkę na punkty przegrywał, a jednak zawsze potrafił zaskoczyć rywala, co też pokazał na UFC 200, gdzie walczył z Danielem Cormierem, z którym przegrał, ale też go tam podłączył ciosem na wątrobę. No, ale wiadomo, też do tej walki nie był przygotowany, wziął ją w zastępstwie, ale też ta walka z Cormierem do tych uczciwych nie należała, bo jednak była tam różnica gabarytów i to znaczna. Anderson tak naprawdę stracił pas w UFC na własne życzenie. Prowokował Whitemana, trochę wyśmiewał się w samej klatce z niego. Ta walka była przez Silvy do wygrania, przynajmniej w tamtym czasie. Popełnił błąd, za który zapłacił najwyższą cenę. Stracił pas, trochę jego nazwisko przygasło od tamtego czasu. Każdą kolejną walką zaciera swoją karierę. Podobnie zresztą tak jak to robił Chuck Liddell czy Fedor. W rewanżowej walce Silva złamał nogę w momencie, kiedy tak naprawdę walka się rozkręcała, więc też nic nam nie podpowiedziała, jaka jest forma obecna Andersona Silvy. Z Nickiem Diazem wygrał, ale zwycięstwo zostało mu zabrane. Z Bispingiem powinien wygrać w trzeciej rundzie przez latające kolano. No to też trochę była wina sędziego, ale i zawodnika, bo Silva mógł zadać 2-3 ciosy i nie pozwolić Bispingowi dojść do siebie. A potem niepotrzebnie brał walkę z Cormierem. I dopiero zwycięstwo pojawiło się w walce z Derrickiem Brunsonem. Zmarnował kupę lat na historię tego typu. Szkoda, bo zarówno on czy Fedor to są zawodnicy nadal z takim błyskiem w oku. Są w stanie znokautować rywala. Jeszcze raz są w stanie zabłysnąć i pokazać się z tej najlepszej strony. Ale jednak są też w stanie odwalić lipę. Fedor to już w ogóle nie trzyma ciosu, ale szczęka Andersona Silvy też do tych najtwardszych nigdy nie należała. Każdy, kto wychodził do Andersona Silvy, miał dobrze nawalone w gaciach, mieli przed nim respekt, bali się każdego ciosu i dzięki temu też Silva wygrywał. Swoimi zwycięstwami zastraszał kolejnych rywali i tak było do momentu przegranej z Whitemanem. Jeśli legenda Andersona Silvy usiądzie na głowie Izraela, to pająk może wygrać, ale wydaje mi się, że raczej Nigeryjczyk nie będzie się tym bardzo przejmować. Dla niego to będzie ogromna trampolina do wielkiej kariery, przepustka do walki o pas i zrobi wszystko, aby zdeklasować 43-letniego byłego hegemona tej dywizji. Taki właśnie zawodnik zawsze dla Silvy był najlepszym rywalem, taki, który idzie do przodu i chce go znokautować. Pytanie tylko, czy jeszcze Silva wykrzesa z siebie tego starego dobrego mistrza, który czytał zawodnika i wiedział, jakie będą dwa jego następne kroki. Jeśli ktoś ma znokautować Izraela, to raczej będzie to Anderson Silva, ale pytanie, czy jeszcze da radę. Musimy też pamiętać, że jest to raczej dla niego ostatnia szansa na pojedynek, który może go odrodzić i zapewnić mu walkę o pas. On doskonale o tym wie, zdaje sobie z tego sprawę i myślę, że będzie przygotowany i zmotywowany bardziej niż kiedykolwiek. Ale musimy też pamiętać, że on stoczył masę walk i w momencie, kiedy Izrael debiutował w MMA, to Silva był jeszcze mistrzem UFC, a od tamtego czasu minęło prawie 7 lat. Przez te 7 lat Silva wygrał tylko raz, 4 razy przegrał i jedna walka została uznana za no contest. A Izrael stoczył 15 walk i 15 wygrał, z czego aż 13 razy nokautował rywali. Ale wiadomo też, że rywale, których nokautował Izrael, nie dorównywali rywalom, których nokautował Anderson Silva. I to też jest ważne. Ja mam nadzieję i chciałbym, żeby Silva jeszcze raz zdobył pas UFC, byłoby to naprawdę coś pięknego. Życzę mu wygranej, choć będzie bardzo trudno. Jeśli miałby wygrać Silva, to przez knockout, ewentualnie może dzięki swojemu doświadczeniu udałoby mu się wygrać walkę przez decyzję, a jeśli miałby wygrać Nigeryjczyk, to tylko przez knockout, bo nie sądzę, żeby chciał tutaj bawić się z Silvą do decyzji. Tylko sądzę, że będzie chciał wygrać i załatwić walkę jak najszybciej. No i wtedy może się też na coś nadziać.
No i main event, Robert Whittaker vs Kevin Gastelum. Też jest to dobre zestawienie, będzie to też ciekawa walka przede wszystkim w stójce. Kevin jest po dwóch wygranych z Bispingiem i Souzą, gdyby nie ta wpadka dopingowa po walce z Belfortem, to może i o pas powalczyłby szybciej, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Ale jednak trochę nabieszało się w tej dywizji, Kevin przegrał z Whitemanem, ale znów wygrał z Bispingiem i Souzą, który pokonał Whitemana, więc trochę to dziwnie wszystko wygląda teraz, no ale wiadomo, jest to spowodowane tym tymczasowym pasem. To wszystko jakby ten pas namieszał w tej kategorii, bo ciężko patrzeć na Whittakera jak na mistrza, skoro wiemy, kto skopał dupę Bispingowi, bo dla mnie mistrzem w tej dywizji jest GSP i dopóki Whittaker czy Gastelum nie pokonają GSP, no to gdzieś zawsze będzie mi to tu przeszkadzać. W tej walce zarówno Robert, jak i Kevin mają spore szanse na wygraną, tylko bardziej bym tutaj powiedział, że jeśli przez knockout, to Kevin w pierwszej czy drugiej rundzie, a jeśli decyzja, to Whittaker, ale naprawdę taka decyzja, no w której Gastelum zostałby konkretnie zdominowany. Więcej szans postawiłbym na wygraną Whittakera, ale patrząc przez pryzmat Andersona Silvy, jeśli wygrałby z Izraelem, no to lepiej by było, gdyby powalczył z Gastelumem niż z Whittakerem, więc będę trzymał bardziej tutaj kciuki za Gastelum'a, ale chciałbym, żeby w tym pojedynku znów zobaczyliśmy taką fajną wojnę, jak w tych dwóch walkach Whittakera z Romero. A jak wy widzicie te dwie waleczki, kogo typujecie jako zwycięzcę tych walk? No, jestem ciekaw waszych tutaj opinii. No i co? Dzięki wam za wysłuchanie, a ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Kieciowe MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel, trzymajcie się! A czy ty subskrybujesz kanał Cage of MMA? Jeśli nie, to na co czekasz? Dołącz do rodziny najbardziej hardkorowych fanów MMA i razem z nami twórz historię.